Chciałbym teraz zapytać o program Taniec z Gwiazdami. Pani w jednym z wywiadów powiedziała, że były to chyba 3 najlepsze miesiące w waszym życiu. Panie Andrzeju, jak pan wspomina te 3 miesiące tańcowania na antenie? Słuchaj, to prawie 4 miesiące. 4 miesiące. Szkoda tylko 4, ale... Słuchaj, to naprawdę była fajna sprawa, ponieważ no, nauczyli mnie troszkę tańczyć. To się podałem, wiesz, ten taniec od zaplecza, by powiedzieć. Także no, to były fajne po prostu przeżycie. Przydają się dzisiaj te umiejętności taneczne? Teraz wiesz, moja żona tańczyła troszkę tańczyła zawsze lepiej ode mnie. A teraz? Mało praktykujemy. Jakoś. Gdyby to od męża zależało i nie trwało taniec tylko 4 miesiące, to on by do tej pory jeszcze tańczył. Marcin, a jak wyglądają twoje umiejętności taneczne? Na YouTubie jest słynna ballada o Najmanie i tam śpiewasz, że potrafisz śpiewać i tańczyć. Ktoś muzykę podłożył, przerobił twoje słowa. Wiesz co, potrafisz śpiewać i tańczyć? Tańczyć raczej nie, śpiewać też nie. Skończyłem szkołę muzyczną. Ja mam wykształcenie muzyczne, ja jestem muzykiem z wykształcenia. Pedagogiem również, bo uczelnię pedagogiczną również skończyłem. Natomiast wiesz, no muzyka to jest coś pięknego. Umiejętność tą, którą wyniosłem ze szkoły muzycznej, to ona mi pozwala świadomie słuchać muzyki. Nie mówimy tutaj o muzyce dyskotekowej. Ja też lubię, przede wszystkim może nawet słucham właśnie takiej muzyki, która jest ogólnie dostępna, takiej popularnej muzyki, ale lubię też posłuchać muzyki, tak jak również w tej balladzie było Czajkowskiego, muzyki romantycznej, ale nie romantycznej pod względem tego, że dwie osoby się głaszczą po rękach, tylko ja mówię o epoce romantyzmu. No ale ludzie czasem nie rozumieją tego, co ja mówię i dlatego później tak to odbierają. No. Podobno potrafisz grać na 3 instrumentach. Tak. Także jak czasem wyjdzie mi i trafię, to gra podobno tydzień. Gra przez tydzień. To jest kontrabas, fortepian i gitara basowa, tak? Tak, jeszcze na studiach, bo studia były również na kierunku artystycznym. To były jeszcze instrumenty perkusyjne, także można było przyłożyć pałę tutaj. Panie Andrzeju, widziałem w gazecie zdjęcie, na którym pan gra na pianinie. Jest podpis Andrzej Gołota, gra kolędę Cicha Noc. Nie, to nie. Ja może grać, wiesz, na nerwach, ale... Ewentualnie na puzonie, ale... Czyli na pianinie nie, pianino zostawiamy. Dzieci grają. Mhm. Troszkę gra, tak. Mhm. Ale poza boksem ma pan sporo tych pasji sportowych. Śmiga pan na Harley'u. Co najbardziej pana pociąga w motocyklach? No wiesz, moja pasja była kiedyś, no, parę lat temu ładnych. Znaczy ładne, no, tylko 10 lat, ponad 10 lat temu. Szybko jadę na motorze. Czyli jakie prędkości? No wiesz, no, kiedyś jeździłem na przykład 170 mil na godzinę z motorem. Uwierz mi, że tam ten highway, który wygląda bardzo, bardzo prosto, bardzo równy, staje się normalnie wielką przeszkodą. Także no... Prędkość jednak, wiesz, musi być kontrolowana dobrze, także no... Ja zabroniłam, kazałam sprzedać ten szybki motor BMW i powiedziałam, kup cięższy i większy i wolniejszy. No i tak się stało. Mandaty ścieliły się gęsto? Zostałem uziemiony. Nie, na ale motorze motor ani jednego. Ale jeden motor został. Znaczy zostałem, bo jeden... O nie. Nie zostałem żadnego mandatu, ponieważ wiesz, nawet policjanci nie chcą gonić motoru. Ponieważ nie chcą iść pościg z motorami, bo wiedzą, że... Nie wygrają. Że nie wygrają z nimi. A druga sprawa, że wiesz, no, są śmiertelne wypadki właśnie, no tak, w tych pogoniach. Kolejna sprawa, skoki spadochronowe, ekstremalny sport, który podobno zaczął pan jakiś czas temu uprawiać. Trudno było przełamać strach przed pierwszym skokiem z samolotu z dużej wysokości? Słuchaj, o czym ty mówisz tutaj w tym wypadku? Kiedy byłem na wysokości właśnie 15 000 stóp, patrząc w dół, zastanawiam się, co ja tu robię? Boże kochany, kogo ja... Zaraz zatajmy, ale
faktem, że no, skoki są bardzo ciekawą historią. Chciałem zdobyć właśnie licencjonowanego spadochroniarza. Ale raz mi się zdarzył ciekawy wypadek, ponieważ źle po prostu zapiąłem swój spadochron. Nie ściągnąłem. Chciałem udawać starego chojraka, spadochroniarza, doświadczeniem. Przepraszam. No i po prostu źle zapiąłem, czy nie zapiąłem. Nie ściągnąłem, wiesz, ściągaczy u dołu. I ten spadochron mi lekko, wiesz, niemalże odfrunął. Przed otworzeniem. Także, czyli no, były momenty trwogi, że się nie otworzy? No, słuchaj, obróciłem się tak 3-4 razy, wiesz. Koziołki takie. Przy niesamowitej prędkości. No to jest 120 mil na godzinę, także wiesz, to jest tak ponad 200 km na godzinę, wiesz. Także no, to jest trochę inna historia. No i wylądowałem parę kilometrów dalej niż powinienem. Także znaleźli pana? No przyjechano po mnie. Pole kukurydziane, tak? Ile skoków pan w sumie już oddał takich spadochronowych? Około 20. Marcin, ty chciałbyś spróbować takich ekstremalnych rzeczy? Szybka jazda na motocyklu, skoki spadochronowe? Przepraszam bardzo, nie takich, jak wiesz, opisywałem ostatnio. To był ostatni skok. To był jeden tylko taki. To był ostatni. Tak, dobra, ekstremalny z momentami trwogi był jeden. Pozostałe 19 bezpieczne. O ile skoki spadochronowe mogą być bezpieczne? Są bezpieczne. No w to trudno mi uwierzyć. Wbrew, rozumiem, właśnie. Marcin, ty chciałbyś spróbować skoków spadochronowych? Albo chociaż takiej szybkiej jazdy na motocyklu? Ja z uwagi na to, że mieszkam w Częstochowie, to jak każdy prawie częstochowianin pasjonuje się żużlem. To jest taki drugi sport po boksie, no boks to jest moja pasja, a tamten sport lubię, ale miałem okazję z uwagi na to, że przyjaźnił mi się ze Sławkiem Drabikiem i na tej jego maszynie żużlowej trochę pojeździć. No, wiadomo, no nie łamałem się tam w tych łukach tak jak oni, bo to też inna waga, ten motocykl się nie chce złamać, bo to wiesz, takich prędkości pod takim ciężarem nie osiąga, ale fajnie, no zabawa jest dobra.